Witaj w podcastach Grupy Trop. Dzisiaj w rozmowie z Dorotą Szczepan-Jakubowską przyjrzymy się tematowi różnorodności. Jak współpracować z kimś, kto jest inny niż ja? Zapraszamy. Dorota, ty pracujesz z konfliktami. Pomagasz je rozwiązywać w firmach. I to, co mnie interesuje, to czy zauważyłaś jakąś prawidłowość, skąd one się biorą? Myślę, że pojawiło się coś takiego ostatnio, co mnie uderza. To są konflikty związane z różnorodnością. Rosnącą, coraz bardziej dojmującą i taką, z którą ludzie sobie rzeczywiście nie radzą. Co masz na myśli, mówiąc różnorodność? Myślę, że taka najbardziej i na co dzień spotykana różnorodność to jest różnorodność sposobów myślenia. Jedne osoby są analityczne, potrzebują się opierać na faktach. Inne osoby potrzebują widzieć syntetycznie cały obraz. Jedni chcą konkretnie wiedzieć, co robić, drudzy potrzebują szeroki obrazek i daleko idący perspektywiczny cel. I kiedy oni próbują się ze sobą dogadać, to czasami wygląda to tak, jakby mówili o dwóch różnych projektach. I część mojej pracy polega po prostu na tym, że proszę jedną i drugą osobę, aby spróbowały opisać sposób myślenia swojego partnera. I wtedy okazuje się, że jest w tym opisie bardzo dużo negatywnej oceny. I to właśnie jest źródło konfliktu. Ale są też rzeczy dużo trudniejsze do przekroczenia. To są różnice pomiędzy płciami. To są w ogóle osoby o innej orientacji seksualnej. To są różnice pomiędzy pokoleniami. To są osoby, które mają różne zaburzenia, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. No i przede wszystkim osoby z różnych kultur. W tej chwili w Polsce pracuje bardzo dużo osób z Ukrainy, bardzo dużo osób z Indii i z Bangladeszu, a przepaść kulturowa pomiędzy wszystkimi tymi nacjami jest naprawdę poważna, pomijając fakt, że też w firmach po prostu pracuje się międzynarodowo. Wiele projektów ma charakter międzynarodowy i na dodatek ludzie się ze sobą nie spotykają, tylko rozmawiają przez Skype'a, rozmawiają telefonicznie i to im dodatkowo utrudnia wyczucie, o co tej drugiej stronie może chodzić. Więc ja osobiście uważam, że praca z różnorodnością to jest w tej chwili ogromne i podstawowe wyzwanie. I ilość konfliktów, która z tego wynika, moim zdaniem świadczy o tym, że najwyższy czas się tą sprawą zająć. A możesz powiedzieć coś więcej? Dlaczego właściwie ta różnorodność miałaby nam utrudniać pracę? No to jest takie pytanie, które jest z jednej strony, no brzmi banalnie, po prostu jak są różni, to im trudniej się zrozumieć, a z drugiej strony jest naprawdę od strony psychologicznej niebanalne. Najpierw może zrobię mały eksperyment i poproszę słuchaczy, żeby wyobrazili sobie sytuację, w której czuli się inni od reszty. I przypomnieli sobie swoje emocje z tym związane i przypomnieli sobie, jak to wpływało na ich sposób działania. To jest bardzo ciekawe, bo kiedy czasami czujemy się inni, można powiedzieć oryginalni, to dodaje nam skrzydeł. Ale jeżeli jesteś permanentnie w takiej sytuacji, to zaczynasz wątpić, czy to, co prezentujesz, czy twoje mocne strony są w ogóle przydatne, czy to jest zrozumiałe, czy ludzie chcą z tobą współpracować, ponosząc różne trudności z tym związane i często zaczynasz się wręcz czuć winny, że jesteś taki, jaki jesteś. I dlatego, jeżeli to poczucie inności miałoby stanowić taką potężną barierę w wykorzystaniu swojego potencjału, to chociażby dlatego warto jest pracować nad tym, żeby inni lepiej zrozumieli i nauczyli się korzystać z zasobów, które osoba, w cudzysłowie mówiąc, inna ma.
nie dopuszczając do tego, żeby ona po prostu zapadła się w siebie razem z całym potencjałem, ze wszystkimi skarbami, które miałaby do zaoferowania swojemu miejscu pracy i innym ludziom. To jest naprawdę nieprzyjemne, bo myślę, że w naturze ludzkiej bardzo głęboko tkwi potrzeba zrozumienia. Tymczasem osoby, które są od nas odmienne, podlegają stereotypizacji. Stereotyp to jest takie w sumie oparte na doświadczeniu, ale nazbyt uogólnione przekonanie, że ktoś jest jakiś. Czyli jeżeli mamy osobę, która przychodzi do poważnej korporacji w podartych spodniach, to zaczynamy sądzić, że jest ona niepoważna albo że nie umie się odnaleźć w sytuacjach biznesowych, a czasami również, że ona tu jest tylko przelotem, bo w gruncie rzeczy chciałaby być artystką i spędzać noce w klubach. Albo zaczynamy sądzić, że jest to po prostu osoba, która nie obdarza nas szacunkiem. Te wszystkie oceny są nieuzasadnione. W gruncie rzeczy nie mają specjalnego związku z podartymi spodniami, ale również, zauważmy, one na ogół są negatywnie nacechowane emocjonalnie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy stajemy wobec czegoś niezrozumiałego, na przykład ja bym nigdy w życiu nie przyszedł do pracy w podartych spodniach, więc nie rozumiem takiej postawy. Kiedy stajemy wobec czegoś niezrozumiałego, to nasz mózg zaczyna się bronić. I jednym ze sposobów obrony przed poczuciem dezorientacji, przed poczuciem bezradności wobec zjawiska, którego nie rozumiemy, jest sięganie do swoich uogólnionych i często nadmiernie uogólnionych doświadczeń. I jeśli na to nałoży się fakt, że jesteśmy napięci w kontakcie z taką osobą, że boimy się, że się nie wyrobimy, że jej nie zrozumiemy, to to napięcie przekłada się na to, że częściej spośród ocen wybieramy te negatywne. Więc już sam fakt, że ktoś jest inny, wywołuje trudność, a co dopiero, kiedy ta inność, w pewnym sensie przeżywamy ją jako zagrożenie dla swoich wartości. Okej, czyli że to jest taki mechanizm, że na przykład ja osobiście nigdy nie założyłabym podartych spodni, bo uważam, że to, co na siebie zakładam, idąc jakby do ludzi, jest wyrażeniem wobec nich jakiejś postawy, czyli na przykład szacunku i tak dalej, nie? I tutaj sobie robię taką prostą kalkulację, że skoro ta osoba przychodzi w podartych spodniach, znaczy, że nie ma do mnie szacunku, a co za tym idzie, pewnie też nie ma szacunku do pracy, więc pojawił się u mnie taki lęk, bo czuję, że za żadne skarby nie chcę z nią pracować. I problem jest taki, że w świecie tej osoby jakby spodnie nie mają niczego wspólnego z szacunkiem. Czy dobrze rozumiem? Dokładnie tak. To jest złożenie uproszczonego obrazu świata z emocjami, z których przeważa bezradność, poczucie niezrozumienia i lęk przed byciem nieadekwatnym oraz utratą szacunku. Dokładnie tak. Jest też druga grupa mechanizmów, które są tutaj bardzo trudne, dają bardzo przykre rezultaty. To są zjawiska grupowe. Co robimy, kiedy nie wiemy, z czym jeść jakiś problem, kiedy nie wiemy, jak do kogoś podejść? Sięgamy do czegoś takiego, co się nazywa społeczny dowód słuszności. Czyli po prostu idziemy na papierosa i wysłuchujemy, co o tej osobie uważają inni. I nawet jeżeli nie mam do niej negatywnego stosunku, to niestety ten stan niepewności wiąże się z pewną podatnością na negatywne przekazy. Więc jeżeli usłyszę, że większość ludzi uważa tą osobę za, nie wiem, nieadekwatnie obsadzoną, niekompetentną, przyjętą awansem, to z ulgą przyjmę tą opinię i zredukuję swoją niepewność poznawczą. A potem już wiem, jak się do tej osoby odnieść i co się wtedy dzieje. No wtedy taka osoba, która jest traktowana jako inna, staje się izolowana
i w niej samej zaczynają się te negatywne procesy, o których już mówiłam, czyli nacisk grupowy, społeczny dowód słuszności i wewnętrzne poczucie winy, że jestem taki, jaki jestem, razem składają się na to, że przepaść pomiędzy tymi grupami rośnie. Albo wręcz, no bo wiesz, mając jakieś przekonanie wstępne o tej osobie, mimo że jakby idę pytać innych, co sądzą na temat tej osoby, to już robię to w sposób sugerujący, wiesz, naprowadzający, że na przykład pytam, on jest jakiś dziwny, no nie? Na was też tak dziwnie się patrzył. No i wtedy w tej grupie zaczynamy rozmawiać już jakby w tym kontekście, na tym polu znaczeniowym o tej osobie, mimo że jakby inni wcale, rozumiesz, wcale nie patrzyli na tę osobę pod tym kątem. Tak, to jest bardzo ważne, co mówisz, bo bardzo wiele, taki bardzo ważny mechanizm utrwalający stereotypy to jest samosprawdzająca się przepowiednia. Ja pracowałam w fabryce, w której było kilka osób niepełnosprawnych i to generalnie nie przeszkadzało im w wykonywaniu obowiązków służbowych, ale te osoby wolniej się uczyły, również ze względu na to, że było w nich dużo niepewności. I tak naprawdę potrzebowały tygodnia czasu więcej, żeby się z tymi obowiązkami, które miały do zrobienia, ogarnąć. Ale ludzie nie wiedzieli, czy to chodzi o tydzień, czy to chodzi o rok, czy tak już będzie zawsze, że będą one wymagały wsparcia. I byłam świadkiem takiej rozmowy w palarni, bo oczywiście w palarniach w fabryce odbywają się często najszczersze rozmowy. I ktoś mówi, słuchajcie, nie wiem, czy ci nowo przyjęci, to oni sobie dadzą radę. A druga osoba powiedziała, słuchaj, w fabryce u mojego wujka są niepełnosprawni i oni są tak roszczeniowi, że w końcu musieli się ich pozbyć. I potem słyszałam, jak ta opinia jest powtarzana kolejnym nowym osobom i ostatecznie ludzie tracili serce do tego, żeby nowych pracowników wprowadzać. W związku z tym stworzyła się właśnie taka samosprawdzająca się przepowiednia. Oni zostali jakby otoczeni takim kordonem pewnej milczącej niechęci, to może za dużo powiedziane, ale takiej niepewności, tak izolowani. Tak jakby nikt nie chciał w nich inwestować energii. I dlatego wprowadzanie wszystkich osób, o których mówimy, że są inni, jest kluczową sprawą. Jest jakby zrozumienie źródeł inności, czym ona jest, a czym nie jest, jest bardzo, bardzo ważne. To wymaga szczerości ze wszystkich stron i takiej przytomności. Jeszcze trudniejsza sprawa jest wtedy, kiedy mamy po prostu grupy, które się różnią. Nie wiem, ile razy słyszałam bolesne i raniące opinie o tym, że mężczyźni to są kołki, które nie rozumieją emocji i naprawdę nie da się z nimi w pracy dogadać, ponieważ nie kumają w ogóle tego, w jaki sposób, nie kumają tego, jak wyrażają ludzie potrzeby. Oraz, że kobiety to są emocjonalne histeryczki, które nie są w stanie logicznie myśleć. I to są raniące, niepotrzebne stereotypy, rodzące się w momentach naturalnej bezradności, ale potem powielane na tysiąc sposobów. Że młodzież teraz nie jest przygotowana do prawdziwej pracy, że jest rozpuszczona i nie umie znaleźć się w trybach porządnej firmy. I że starsi są sztywni, że chodzi im tylko o kasę i zagryzą się za stanowisko. Myślę, że na bardzo wielu płaszczyznach mamy do czynienia z różnorodnością, która łatwo przeradza się w raniące odrzucenie. Ale chciałam powiedzieć, zobaczcie tylko, te podziały mają tak wiele płaszczyzn. Kobiety, mężczyźni, młodzi, starzy, średni wiekiem, zdrowi, chorzy, potrzebujący wychodzić o 16 do domu, domatorzy i tacy, którzy swoją pracę chcieliby przedkładać ponad wszystkie inne wartości. Ci, którzy cenią rozwagę i ci, którzy cenią szybkie decyzje. Summa summarum,
W gruncie rzeczy sztuczne izolowanie wedle jednego wymiaru jednej z tych grup nie jest prawdziwe. Wszyscy jesteśmy odmieńcami. No dobra, a co ja, jako pracownik, czy po prostu osoba prywatna, to co mogę zrobić, żeby nauczyć się jakoś czerpać z tej różnorodności, zamiast, wiesz, tracić na niej, złościć się i tak dalej? No, myślę, że możesz. Myślę, że to nawet byłoby bardzo dobre, żebyśmy się wszyscy tego uczyli i w gruncie rzeczy nie jest to takie trudne. Według mnie pierwszy krok jest dokładnie taki, jak powiedziałam. Wyobraź sobie, że jesteś zupełnie inny niż wszyscy pozostali. Przypomnij sobie ten stan ducha, bo na pewno chociaż raz miałeś takie doświadczenie. A teraz przypomnij sobie, co się działo z twoimi emocjami, co się działo z twoim potencjałem. Teraz uświadom sobie, ile osób w twoim otoczeniu może mieć takie same momenty. I spróbuj wejść w ich buty. Podstawowym narzędziem pracy nad tym, żeby dobrze, efektywnie wykorzystywać różnorodność, jest zdolność do empatycznego wchodzenia w buty drugiej osoby, zdolność do rozumienia jej potrzeb, zdolność do przekraczania stereotypów na rzecz realnego, głębszego kontaktu. Czyli mówisz, że musimy się ćwiczyć w rozumieniu różnorodnych ludzi, żeby unikać konfliktów? Tak, zdecydowanie tak. Bardzo to jest dobry trening, myślę, że nie tylko dotyczący pracy zawodowej, ale życia społecznego w ogóle, również życia rodzinnego i każdej sfery życia prywatnego. Natomiast chciałabym na chwilę zatrzymać się przy motywacji do tego, żeby rozumieć innych ludzi, żeby się tego uczyć, żeby wychodzić z tego, co nazywa się strefą komfortu, czy też porzucać swoje uprzedzenia i stereotypy. Jeżeli robimy to tylko po to, żeby uniknąć kłopotów, to prawdę mówiąc za wysoko nie polecimy. To po prostu będziemy poprawni. Jeśli naprawdę chcemy nauczyć się swobodnie korzystać z różnorodności, to po prostu zróbmy to dlatego, że wszyscy jesteśmy różnorodni i że podchodzenie indywidualne do ludzi szalenie ułatwia współpracę w ogóle, ponieważ jest źródłem kreatywności. Słuchamy ich wtedy otwartym uchem, otwartym sercem i otwartym rozumem. A więc pracujmy nad rozwiązywaniem konfliktów, ale przede wszystkim nad szerokim wykorzystywaniem różnorodności jako dobrodziejstwa, a nie nieszczęścia. Jak powiedziałaś, żebyśmy nad tym pracowali, to teraz sobie pomyślałam, a co może zrobić na przykład szef firmy, który chce pomóc swoim ludziom oswoić się z tą różnorodnością, zwłaszcza, że jest jej coraz więcej? Myślę, że bardzo dużo. Myślę, że jest parę technik, które ułatwiają zrozumienie, że żyjemy w pięknym, bogatym świecie, a nie świecie zanieczyszczonym przez tych innych. I pierwsza z nich, która prowadzi do głębszego zrozumienia, to jest technika parafrazy. Czyli to jest zachęcanie ludzi, żeby zanim wejdą ze sobą w polemikę, to najpierw spróbowali powtórzyć, co powiedział twój rozmówca. Czyli tobie chodzi o to, że ważne jest, żeby powiedzieć drugiej stronie, jak ja zrozumiałam to, co druga strona powiedziała. Dokładnie tak, jak to zrobiłaś. To chodzi nie tylko o mechaniczne powtórzenie słów. Tu chodzi o to, żeby pokazać, czy ja rozumiem intencje mojego rozmówcy. I to jest pierwsza rzecz, bo wtedy mamy szansę, zanim wejdziemy w polemikę, wyjaśnić sobie po prostu różnicę albo wyjaśnić intencje. Często ktoś, kto słyszy, że został dobrze zrozumiany, automatycznie nastawia się bardziej pokojowo i przyjaźnie, więc też szansa na konflikt maleje. Druga technika, którą mogłabym serdecznie polecić, to jest technika rundki. My ją w tropie bardzo często stosujemy i po prostu w warunkach konfliktu osoba, która czuje się izolowana,
bo jest w cudzysłowie spostrzegana jako inna, w sytuacji grupowej może się nie odezwać, albo jeśli się odzywa, to robi to dość prowokacyjnie. I chcąc uniknąć tego rodzaju napięcia, po prostu umawiamy się z ludźmi, że co pewien czas robimy rundkę, gdzie każdy jednym czy dwoma zdaniami ustosunkowuje się do tego, o czym rozmawiamy. I to wycisza nastrój, to powoduje, że każdy czuje, że będzie miał ramy, w których się będzie mógł wypowiedzieć, i to również chroni nas przed natychmiastową polemiką. Myślę również, że kluczowa ze strony szefa, kluczowym elementem pracy z różnorodnością jest docenianie jej zalet, głośne nazywanie, co wnoszą poszczególni ludzie. Pokazywanie, w jaki sposób projekt, który odniósł sukces, w jaki sposób w tym projekcie wykorzystano zalety poszczególnych osób i w jaki sposób dobra współpraca pozwoliła na stworzenie harmonijnej całości w miejsce takiej kakofonii różnorodności. Czyli praca na mocnych stronach, czyli rundki, czyli parafrazy i generalna zasada: najpierw zrozum, potem polemizuj. Myślę również, że ogólne nastawienie na empatyczną współpracę jest tutaj niezmiernie pomocnym gruntem. Na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. Na zasadzie dokładnie tak. Dokładnie tak. No myślę, że mówimy o czymś takim, co jest wyzwaniem życiowym, wyzwaniem naszych czasów. I myślę, że jeżeli ktoś takiego wyzwania świadomie nie podejmuje, no to po prostu będzie za to płacić poczuciem braku sprawczości. I myślę, że też my społecznie w tej chwili bardzo płacimy za to, że jesteśmy homogenicznym społeczeństwem, w sumie na tle europejskim i światowym bardzo homogenicznym. Mamy bardzo małe doświadczenia w pracy z różnorodnością i bardzo mały trening akceptacji tego, że możemy sobie tak dużo dać. Jeżeli rozmawiamy na przykład o tym, że nie mamy dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo do instytucji kultury, to znaczy, że sami skazujemy się na wykluczenie ich potencjału i nie przeżywamy tego. To nie chodzi o współczucie, tu chodzi o realną gospodarczą stratę. W rozmowie z Dorotą Szczepan-Jakubowską, Dorota Trzaska. Dziękujemy. Jeśli podobał Ci się ten podcast, wpisz się do newslettera, a będziesz z nami na bieżąco.